Witam gorąco i serdecznie w kolejnym podsumowaniu dnia w Norwegii. Zapraszam. Dziś, pomimo panującej pandemii, dzieci rozpoczęły rok szkolny. W większości placówek nie trzeba nosić maseczek, jednak jak najbardziej wskazane są środki bezpieczeństwa. Jednak dokładne informacje można znaleźć na stronach poszczególnych szkół. Tam również znajdują się informacje dotyczące wysokości poziomu epidemicznego z rozróżnieniem na zielony, pomarańczowy i czerwony. I tak jak w przypadku sygnalizacji świetlnej, po tych kolorach będzie można również poznać, jakie są przeciwwskazania, na co trzeba zwrócić uwagę i czy dzieci będą się uczyć zdalnie. Lato i wakacje powoli się kończą, dzieci ruszają do szkół, a być może już niedługo na ulicę wyjdą strajkujący, ponieważ Norweska Federacja Przemysłowców nie może dojść do porozumienia z Federacją Norweskich Związków Zawodowych. Chodzi oczywiście o pieniądze i dopłaty do pensji. Jeżeli związki zawodowe i przemysłowcy nie dogadają się do 21 sierpnia, być może zaczną się strajki, a ta sprawa dotyczy aż 27 tysięcy pracowników. No i kończymy alkohol, a w zasadzie to zaczynamy tydzień najdroższym alkoholem i najdroższymi papierosami, ponieważ według statystyk w Norwegii i alkohol, i papierosy są najdroższe w Europie i są o ponad 136% wyższe niż średnia europejska. Najtańsze miejsce w Europie to Bałkany czy Bułgaria, Polska jest w tej średniej europejskiej. Oprócz tego, że papierosy i alkohol kupimy najdrożej w Norwegii, to również transport jest tutaj najdroższy. Także najlepiej nie palić, nie pić i wozić coś za pieniądze, czego i sobie, i Wam życzę. Życząc Wam również spokojnego popołudnia, spokojnego wieczoru, spokojnej nocy i bezproblemowego wtorkowego poranka. Trzymajcie się, dzięki, cześć. Thank you.